Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Thief Simulator, czyli co? Czyli symulator złodzieja. Boże, zapultałem się na wstępie. Moi drodzy, tutaj jest fabuły, musimy sobie sprawdzić forum rabuj.pl, więc jakby proszę bardzo, ja w nie sobie wejdę, zobaczymy co będą dla nas mieć tutaj, jakieś zleconko. Rabuj.pl, no. Now here you can find a little extra work. O! I put one on there just for you. The one with the dishes. Z naczyniami? Potłucz im naczynia. 110 bakerowie. I znowu green. No dobra, no to niech będzie. Tylko ciekawe, słuchajcie, czy... Która jest godzina? 14.05 już dochodzi. Dobra, no to nie wiem, czy ludzie będą w domu. Przecież to tak w biały dzień mam włazić komuś talerze tłuc? To się nie godzi. Trzeba mieć jakąś godność tego złodzieja jeszcze tu, Greenview. Jedziemy. Bakerowie, 110. Gdzie jest 110? A tutaj jest 110, dobra. Czyli znowu odbijamy sobie pierwszą w lewo. Dobra. A, to jest domek obok. Czyli to jest domek obok domku z pierwszego odcinka. No dobrze. Rozumiem, okej. W takim razie biegniemy sobie. Nie wiem, czy wejdziemy tak normalnie. Mogę wejść? O, mogę, czat. Pytanie jest takie, czy ktoś jest w ogóle w środku? No, możesz przez tą barierkę przejść? Aha, czekajcie, nie zrobiłem sobie punktów umiejętności, o nie wierzę. Naucz się, tak. Okej. Tylko, że nie mam wytrychu, jakby. I mamy tutaj problem, bo ja go nie kupiłem, a mogłem go, słuchajcie, kupić. Mogłem kupić wytrych. Dobra, rozwalę to... Okno, może nikogo nie ma, co? I tak mam, słuchajcie, talerze potłuc. No to jest w ogóle hit. Te talerze? Zadanie wykonane. Świetnie, poczekaj, bo ja sobie to jeszcze poszpundzę. Great. Now, go buy yourself a deal. A, widzicie. Dobra, teraz mam to kupić. Ja tu chcę szybciej niż fabuła idzie. Niczego nie ma? Kasa. Money, money, money. O, buty, ale to butów nie mogę zawalić. Patrzcie, dziwne. Nie macie niczego w wannie? Bardzo podobny dom do tego, co był w pierwszym odcinku. To ja sobie wezmę rondelek. Kasa. No, weź. Okej. Okay. I teraz tak, tak mi się wydaje, że najlepiej by trzeba było wszystko pozamykać, żeby oni też nie widzieli, że ja tutaj byłem. No to ciężko nie zauważyć, no ale... Toster zabierz. Patelnię w sumie też możesz. O, tu są szafki jakieś jeszcze, nic. No. Nic. I nic, naprawdę? Dobra, którędy ja wlazłem? Nieważne, wyjdę tędy po prostu i tyle. Na, 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 na. Nic się nie stało. Dzień dobry, panie, sobie jogginguję. Tiruriuru. Dobra. To wiecie co, ja bym najpierw pojechał się wyprzedać, żeby mieć więcej pieniążków, a potem dopiero zobaczylibyśmy te wytrychy całe. O, Lombard. Najpierw Lombard. Mamy A za dyskrecję, ok. Ile dostałem? Raz, dwa, trzy. Co? Dostałem tylko 4 punkty? Excuse me? Welcome back. Welcome back, cześć. Dobra. Super, myślałem, że będziemy mieć więcej hajsu. I doświadczenia i wszystkiego. Co to? Przecież to skandal. Do domu, no jedź już, jedź. No dobra. I co? I my musimy, aha, ten wytrych kupić, dobra. Czy to było na Black Bay? Nie. Rabuj? Nie. Na for... Nie. Narzędzia, tu! Prosty wytrych, kup. No kupiłem, nie wiem, może dwa kupię na wszelkie... Kupiłem dwa, niech będą dwa.
before you get yourself into trouble, try it on a training lock. Aha, dobrze. Już idę ćwiczyć na tym zamku ćwiczeniowym, szkoleniowym w garażu. Dobrze. A to, dobra. Okej. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Dobrze. To słuchajcie, zrobimy sobie tak. Pojedziemy sobie tam, prześpimy się w aucie. I zobaczymy. Będziemy obserwować tutaj mieszkańców, widzę. Bardzo dobrze. Pod ile mam jechać? Pod 111. Czyli, słuchajcie, znowu pierwsza w lewo. Odbijamy sobie. Oj. Nie, no widzisz, i już dwa dolce. Żebym stracił. Ja jestem biedny taki złodziej. Jeszcze nie jestem bogaty złodziej. Ja biedny jestem. A, czekajcie. Boże, przecież ja muszę się przespać. Tu weź, idź spać w tym samochodzie. Śpi. Do 7. Dobra, wyłaź. Mamy iść zrobić obserwację. Mam tu jakiś podejścik, słuchajcie. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Okej. W środku dnia znajduje się, w środku znajduje się ważne pudło, a tam coś było od dnia napisane. Poza domem salon. Aha, czyli ten jest w salonie jeszcze chwilę. Czyli sobie wypadałoby poczekać. To ja może, słuchajcie, wiecie co, pójdę się szybko zdrzemnąć, no bo nie wiem, czy czekać, słuchajcie, czy nie czekać, czy jak to zrobić. Nie wiem. Nie, bo zanim ten pan wyjdzie, to ja się zdrzemnę. O, i ten znak, który urwałem ostatnio, fajnie. Wsiadaj. Prześpijmy się do 9 może. Czy on już polazł? Czy pan już wyszedł? No jakby wyszedł. Mogę iść tak bokiem, tak jak ostatnio? Czekajcie, bo tu jest jakieś... Czy nie mogę tak? Możesz tu wejść? No nie mogę, chciałem tak boczkiem, wiecie. Nie wiem, czy on... Czy on wylazł na pewno z tego domu? Mam nadzieję, że tak. Dobra, otwieramy to. Okej. To jest to ważne pudło, jak się domyślam. Dobra. Ale zobaczmy, co tu jeszcze mają. Wezmę garnek. Talerzasz, tu te widelce, nic nie mogę, słuchajcie, no nic nie mogę. Telewizor też może wezmę. A weź te drzwi zamki, no co ty? O, radio. Mogę na tym Black Bayu sprzedać chyba. Tu nic. Trzeba się straszyć, bo niedługo ta pani wróci stąd. Wiecie, jakby o co chodzi. Czapka. Nic. Puszki, dobra. To teraz tak, otwieramy to. Bierz telewizor. Zamykaj i idziemy do auta. Oj, tutaj jakieś auto jechało. Nie, oni jak mnie zauważą, to będzie kiepsko. Czekajcie, wtapiam się tutaj w drzewa, w roślinność, w przyrodę. Dobra, mam nadzieję, że się udało. Oby. Dobra, cyk. Jedziemy stąd.
Trochę się, słuchajcie, obmówiliśmy, bo radio znalazłem w szafie. Może do domu. Wystawimy to na tym Black Bayu całym. Może będzie lepiej niż w Lombardzie? Nie wiem. Okej, okay, B. To mamy. No okej, okay, dobra. To czekajcie, mamy nowy poziom też przy okazji, to może sobie od razu go wykorzystam. Co to jest? Zręczność umożliwia rzucanie cegłami. Wycenę większej liczby przedmiotów. Nie wiem, w co pójdę. A może poziom zamków drugi? Ja bym się tego nauczył, słuchajcie, to myślę, że może nam się przydać bardzo w późniejszym czasie. Dobra, sprzedajmy to. Elektronika. Sprzedaj. Na telewizor. Jak to? Co to jest? A! Ja nie wiem, czy to miałem sprzedawać? Chyba tak, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Tego nie mam. No, rondla nie mam, no jakby super. To wiecie co, pojedziemy sobie do Lombardu. On tu dzwoni do nas znowu, co chcesz? Lombardians think their friend on Greenview needs a new window. But they think the one they got's fine. Oh my god! Go prove them wrong. Będziemy wybijać okna. Zanim, to ja chcę pojechać do Lombardu sprzedać telewizor, proszę bardzo. Bo ja tu mam jeszcze jakby, no widzicie, on jest w bagażniku ze mną, przecież nie będę z nim się woził. Lombard. Czekajcie, może sobie najpierw otworzę drzwi. No, weź go. Otwórz ten bagażnik. I tu jest chyba takie specjalne miejsce, z tego co mi się pamięta. No, weź. Nie? O, dobra. Za 40. I ten rondelek taki lichy, ubogi. No dobrze, no niech będzie. Słuchajcie. Nie ma co narzekać, mamy już 400 dolców. A jeszcze w pierwszym odcinku zaczynaliśmy z zerem prawie. Dobra, to jedziemy, słuchajcie, na tą misję wybicia okna. Tylko muszę się dowiedzieć, czy oni są w domu, czy ich nie ma w domu. Trzeba poobserwować znowu pewnie. Więc to pewnie nie będzie też takie proste. Gdzie jest to 112? Czyli co, znowu skręcamy w lewo pierwsze? Chyba tak. Tak, tylko teraz bardziej pod górkę jedziemy. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Trochę mną rzuca jakby. Nie no, weź zaparkuj ładnie, bo za chwilę będzie, że coś podejrzanego się dzieje w okolicy. O. Czad, zamykaj drzwi. I lecimy. 112. A to tamten do... To czekajcie. Czyli to tu. Nie tu, tylko tu. Okej, okay. Czy ktoś jest w domu? No ktoś tu chyba jest, poczekajcie. O nie, ktoś mnie usłyszał. Czemu nie mogę cię zeskanować, tak jakbym chciał, żeby wiedzieć twoje rytuały wszystkie? Aha, nie, to ma być po prostu wybij okno, a potem schowaj się lub uciekaj. Aha, no dobra, to jolo. Nara! Wow, 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 wow. Dobra, myślicie, że my tutaj znajdą? Zwiałem im przecież! I on tu jest, patrzcie, przyjechali tu! Przyjechali tu! Nie ma nikogo! Ja sobie za brzuszką stoję, proszę mnie zostawić. Nie ma tu nikogo, powiedziałem, I said! No, i co? I co, i co, i co, i co, i co?
Dobra, została nam jedna gwiazdka. Skitramy się, będzie dobrze. Każę nam otworzyć standardowy zamek szkoleniowy, czyli musimy chyba wrócić do naszego świetnego domku. Garażu bardziej. No jedźcie z tą kropką mi stąd! Nikogo tu nie ma! Proszę iść! No patrzcie, jak jeżdżą, no! Nie ma tu nikogo. Idźcie sobie już. Do widzenia. Może tutaj się, w krzakach się skitram, o. Jak w ogóle... O, już, udało się. Dobra, mamy tu zaliczoną tą misję. Wow. To teraz biorę auto i lecimy do domku naszego. Oj. Zabłądziłem. Jak to się wydarzyło? Dlaczego zabłądziłem? Jak? Kiedy? Gdzie? O. Tak, to jest ten parking. Dobrze. Zabieraj auto. No idź. Okej. I jedziemy do domku. No to powiem wam szczerze, że słuchajcie, te misje na razie wiadomo, że są początkowe, ale idą nam bardzo fajnie. Bardzo, bardzo. Dobra. Jesteśmy w domu i musimy otworzyć standardowy zamek szkoleniowy, ale wiecie co, myślę, że zrobimy to sobie w kolejnym odcinku. Schowek, o. Latarka, klucz drzwi wejściowych, wytrych, patrzcie. Możemy sobie tutaj przedmioty chować, fajnie. Dobra, lowki, kiski, besowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Mogę wam pozamykać te drzwi wszystkie? Chciałem pozamykać drzwi, czemu nie mogę? Lowki, kiski, besowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. I słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć, buzi, pa, pa!